Staram się wam wykazać i mam nadzieję, że to zauważacie, że dodajemy stopniowo do stolika prawdy kolejne elementy, takie jak stworzenie, czy podczas ostatniego wykładu prawo Boże i sprawiedliwość. A każda z tych biblijnych doktryn jest zanurzona w zasadniczej prawdzie o tym, kim jest Bóg. Czy to jest dla was jasne? Nie zależy nam na jakichś religijnych nowinkach niezwiązanych z centralną prawdą o Bogu. Niestety, wiele religii funkcjonuje w ten sposób. Jest wiele wymyślnych, kulturowych i osobistych wierzeń i praktyk, które same w sobie nie muszą być złe. Ale stają się złe, kiedy próbuje się im nadać status normy i standardu dla innych ludzi. My chcemy biblijnej prawdy. Wasze praktyki kościelne, narodowe, kulturowe, rodzinne są waszą sprawą. Oczywiście w granicach rozsądku. Pomińmy to wszystko i przyjrzyjmy się wyłącznie biblijnym danym. Oddzielając je od kulturowych i osobistych poglądów, którymi często zawala się stolik prawdy tak, iż trudno na nim dostrzec prawdziwe przesłanie. A biblijne przesłanie to przesłanie pokoju. Biblia nazywa Boga Bogiem pokoju. W proroctwie w 9 rozdziale Księgi Izajasza Jezus został nazwany Księciem Pokoju. Tak więc chcemy przesłania pięknego, biblijnego, nasyconego miłością Bożą, przedstawiającego Boga pokoju, który pragnie pokoju z ludzkością. Pismo Święte uczy, że Bóg w osobie swego Syna, Jezusa Chrystusa, zawarł pokój z ludzkością. Dzisiaj zadamy prowokacyjne pytanie. Kto zabił Jezusa? To będzie bardzo ciężki wykład. Nie dlatego, że ciężko się do was mówi, ale ze względu na nagromadzenie treści. Wykład będzie zawierał dużo danych, które będą wymagać od was skupienia uwagi. Podzielimy ten wykład niejako na dwie uzupełniające się części. W pierwszej części zadamy pytanie, czy Jezus jest postacią historyczną? Skąd wiemy, czy Jezus z Nazaretu naprawdę istniał? Czy jego istnienie jest biblijnym poglądem, kwestią wiary? Czy możemy jedynie wierzyć, że On istniał? A może mamy dowody, że On istniał i dokonał tego, co zostało opisane w Nowym Testamencie? W drugiej części przyjrzymy się biblijnym proroctwom, które nazywamy mesjanistycznymi, najbardziej zdumiewającym proroctwom w Piśmie Świętym. Wskazują one na Jezusa nie w żaden mglisty sposób, ale wyraźnie zapowiadają Jego życie, śmierć i zmartwychwstanie. Mówiąc o Jego śmierci, spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, kto zabił Jezusa? Kto ostatecznie jest odpowiedzialny za Jego śmierć? Zanim zaczniemy, przypomnę, że w poprzednim wykładzie zadaliśmy pytanie, czy na ziemi zapanuje sprawiedliwość. Doszliśmy do wniosku, że tak się stanie, ale dopiero w nowym niebie i na nowej ziemi, kiedy nastąpi pełne objawienie prawości, sprawiedliwości i życia opartego na miłości. Ale już na tym świecie Bóg powołuje was jako swój Kościół. Nie jako członków określonego wyznania, ale wyznawców Jezusa, byście w swojej sferze, w rodzinie, sąsiedztwie, szkole, w miejscu pracy, uczestniczyli w ustanawianiu sprawiedliwości na ziemi przez życie zgodne z zasadami Mesjasza, według których Jezus żył na świecie. W ten sposób macie się stawać przedstawicielami Mesjasza ustanawiającego swoje panowanie na ziemi. Jezus nawiązał do tego, mówiąc o Królestwie Bożym czy Królestwie Niebios. Mówił, Królestwo Niebios jest pośród was. Nie jest to jakiś geograficzny punkt. Jedź 5 kilometrów za górką, skręć w lewo na światłach, a potem na pierwszym skrzyżowaniu w prawo.
Nie można wskazać drogi do Królestwa Bożego, tak jak wskazuje się drogę do restauracji czy sklepu. Królestwo Niebios pojawia się wtedy, kiedy ktoś wybiera Jezusa jako swego Króla. Tak więc możecie zabrać Królestwo Niebios do biura, na uczelnię, do sąsiadów, jeśli Jezus jest waszym królem. Ktokolwiek jest waszym prezydentem czy premierem, Jezus jest waszym królem. A kiedy to uznacie, żyjąc w ten sposób, przez Jego łaskę i Jego ducha, wówczas uczestniczycie w ustanawianiu Królestwa Bożego na ziemi. Amen. Taki otrzymaliśmy przywilej. Jezus nauczył nas modlić się, bądź wola Twoja. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja w niebie, tak i na ziemi. Tak więc naszym powołaniem jest uczestniczyć w ustanawianiu Królestwa Bożego na ziemi, nie jako określonego miejsca czy terytorium, ale rzeczywistości opartej na więzi i pięknie miłości. W 61 rozdziale Księgi Izajasza Bóg mówi: Ja, Pan, kocham to, co prawe. Bóg wzywa nas, byśmy ustanawiali prawość w naszej sferze wpływu, w rodzinie, miejscu pracy, w kościele, byśmy żyli prawym życiem. Ktoś może powiedzieć, ładnie to brzmi i podoba mi się, ale skąd wiemy, że Jezus naprawdę istniał? Czy możemy być tego pewni? W tym wykładzie postaram się wam ukazać historyczną wiarygodność postaci Jezusa. Wczoraj wieczorem zostałem wciągnięty w wir YouTube'a. Zdarzyło się wam coś takiego? Wiecie, jak to jest? Ktoś wysyła wam link do czegoś, co może was zainteresować. Ale kiedy skończycie oglądać, pojawiają się kolejne propozycje, więc oglądacie dalej. Tak więc wczoraj skończyło się na tym, że obejrzałem 25-minutowy film dokumentalny o pewnym wisarionie z Syberii, który twierdzi, że jest trzecim wcieleniem Jezusa. Jest Rosjaninem, mieszka w Tajdze i ma około 10 tysięcy wyznawców. Wygląda to wszystko na jakiś dziwaczny kult. Wisarion ubiera się na biało, nosi długą brodę jak pustelnik i długie włosy. Słowem usiłuje wyglądem dopasować się do lokalnych wyobrażeń o Chrystusie. Nic jej nie będzie. Wyprowadźcie ją na zewnątrz i wytłumaczcie. Nie rozumiem, dlaczego dwulatkom nie podobają się moje wykłady. Wisarion, kimkolwiek jest, usiłuje grać Mesjasza Chrystusa. W naszych czasach nie brakuje tego rodzaju postaci, którzy uważają się za Mesjaszy, Chrystusów czy przywódców religijnych. Jednak wróćmy do oryginalnego Mesjasza, który przyszedł 2000 lat temu i mieszkał w Palestynie. Czy możemy być pewni, że istniał? Skąd wiemy, że to, co mówi historia, naprawdę się wydarzyło? Powiedzmy coś o tym. Kiedy wymiera ostatnie pokolenie będące świadkiem jakiegoś historycznego wydarzenia, musimy ufać historykom, że mówią nam prawdę. Jest to podstawowa reguła historii. Weźmy na przykład wojnę secesyjną w Stanach Zjednoczonych. Nie żyje już żaden świadek tamtych czasów. Możemy jedynie polegać na historycznych sprawozdaniach. Historycy posługują się szeregiem kryteriów, na podstawie których ustalają historyczną wiarygodność zdarzeń czy autentyczność postaci. Tak więc z biegiem czasu coraz trudniejsze jest ustalenie historycznych faktów. W przypadku Jezusa wielu ludzi sądzi, że wszystko, co możemy o Nim wiedzieć, pochodzi wyłącznie z Biblii. Twierdzą oni, że musimy przyjąć Biblię na wiarę, rozumianą jako swego rodzaju odczucie, że Biblia mówi prawdę.
Nie twierdzę, że takie odczucie jest złe. Owszem, jest właściwą reakcją. Jednak na szczęście mamy także dobre historyczne dowody, które rzetelny historyk musi uznać jako przekonujące. Nagromadzenie takich dowodów nazywa się historycznym potwierdzeniem. Tak więc mamy liczne historyczne, pozabiblijne potwierdzenia dotyczące osoby Jezusa, który żył w określonym czasie i miejscu oraz dokonał określonych czynów. Kiedy te potwierdzenia są liczne, spójne ze sobą i zgodne z historią, wówczas historycy przyjmują je jako fakt. Chciałbym przytoczyć kilka historycznych potwierdzeń dotyczących postaci Jezusa, abyśmy upewnili się, że jest on postacią historyczną, zanim odpowiemy na pytanie, kto go zabił. Zacznę od bardzo prostej, oczywistej informacji. Otóż kwestia historyczności Jezusa jest bardzo ważna, dlatego że chrześcijańska wiara jest wiarą historyczną. To znaczy, że jest oparta na wydarzeniach, które rzeczywiście nastąpiły. Gdyby było inaczej, chrześcijańska wiara nie mogłaby być prawdziwa. Z tego względu chrześcijańska wiara jest ściśle uzależniona od jej podstawy. Zasadnicze przesłanie chrześcijaństwa jest zakorzenione w historycznej postaci i historycznych wydarzeniach, mianowicie w życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Jeśli postać Jezusa lub wydarzenia z jego życia okazałyby się historycznie niewiarygodne, chrześcijaństwo zostałoby pozbawione podstaw. Apostoł Paweł mówi o tym w pierwszym liście do Koryntian. Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wiara wasza. W pewnym sensie chrześcijaństwo kładzie głowę pod topór. Jest podatne na falsyfikację. Gdyby się okazało, że Jezus nie istniał albo nawet istniał, ale był inny niż przedstawia go Pismo Święte, wówczas chrześcijaństwo dosłownie traci głowę, bo Chrystus jest głową. Zauważcie, że w innych religiach liczy się właściwie filozoficzno-teologiczna wizja rzeczywistości. Weźmy na przykład buddyzm. Czy Budda istniał, czy nie, nie ma dla buddystów żadnego znaczenia w kwestii prawdziwości nauki, którą mu przypisują. Nie liczy się, czy powiedział to Budda, czy ktoś inny. W przypadku Jezusa jest inaczej. Jezus wypowiadał niezwykłe twierdzenia o sobie, o swojej misji, a twierdzenia te są ściśle związane z jego śmiercią, pogrzebem i zmartwychwstaniem. Jezus powiedział, zburzcie tę świątynię, a ja odbuduję ją w 3 dni. Żydzi oburzali się na to mówiąc, tę świątynię budowano 46 lat. Jak możesz mówić coś takiego? Ale Jezus miał na myśli, że to jego nauka i czyny są szerzeniem Królestwa Bożego na ziemi, a jego zmartwychwstanie miało być koronnym dowodem na to. Kiedy zmartwychwstanę, będziecie mieć pewność, że to, czego uczyłem, jest prawdą. Tak więc Jezus, podobnie jak później apostoł Paweł, opierał to, czego uczył, na historyczności swojego zmartwychwstania, które odróżnia go w oczywisty sposób od wszystkich innych. Miliardy ludzi umarły. Liczy się to, czy Jezus rzeczywiście zmartwychwstał, a jeszcze wcześniej, czy rzeczywiście istniał. Odpowiedź brzmi, owszem, tak. Poświęćmy nieco czasu, by przyjrzeć się pozabiblijnym dowodom na istnienie Jezusa. Pierwszy pochodzi z listu człowieka, którego znamy pod nazwiskiem Mara Bar Serapion. List został napisany między 70 a 100 rokiem naszej ery. Nie wiemy o nim zbyt dużo. Chciałbym przeczytać niewielką część jego listu. Najwyraźniej Mara Bar Serapion napisał list z więzienia. Uważał, że został niesłusznie skazany i uwięziony, więc powołał się na przykłady 3 postaci historycznych, które padły ofiarą sądowej nieuczciwości. Jedną z tych 3 postaci jest nie kto inny jak Jezus z Nazaretu.
Bardzo ważna jest w tym przypadku data przed setnym rokiem naszej ery, czyli w czasach niezbyt odległych od czasów Jezusa. Nie chodzi tu o żaden późny falsyfikat z III czy IV wieku, mający potwierdzać historyczność wymyślonej postaci Jezusa. Posłuchajcie, co napisał. Co zyskali Ateńczycy, mordując Sokratesa, by przypłacić to głodem i zarazą? Albo mieszkańcy Samos, którzy spalili Pitagorasa, po czym ich kraj został pokryty piaskiem w jedną godzinę. Sokrates i Pitagoras są tu przykładami historycznych postaci, które doświadczyły niesprawiedliwości. Następnie pisze, co zyskali Żydzi, zabijając swojego mądrego króla? Niedługo potem utracili królestwo. Jest to jednoznaczne nawiązanie do zniszczenia Jerozolimy w 70 roku naszej ery. A przecież mądry król wcale nie umarł, ale żył nadal w nauce, którą po sobie zostawił. Mamy tu zamaskowane nawiązanie do zmartwychwstania Jezusa. Historycy, czytając ten list, muszą przyznać, że jest niezwykle sugestywny. W zasadzie zgadza się z biblijnym obrazem postaci Jezusa, króla Judejczyków, zgładzonego na życzenie jego ludu. Jednak w pewnym sensie ów król żyje nadal, a ruch założony przez niego nadal głosi jego naukę. Jest to wręcz synopsa Nowego Testamentu i to napisana przez kogoś, kto nie miał żadnej religijnej agendy. Historyk popatrzy na to i powie, to z całym prawdopodobieństwem jest prawda. Oto kolejny przykład. Chrześcijanie wywodzą swą nazwę od człowieka zwanego Chrystusem, który za panowania cesarza Tyberiusza został skazany na śmierć przez prokuratora Poncjusza Piłata. Śmiertelny ów przesąd, czyli chrześcijaństwo widziane z perspektywy rzymskiego historyka Korneliusza Tacyta, żyło od 56 do 120 roku naszej ery, czyli krótko po czasach Jezusa. Większość z tego, co wiemy o Imperium Rzymskim w pierwszym wieku naszej ery i wiekach poprzednich, zawdzięczamy Tacytowi. Pisał on także o Jezusie i chrześcijaństwie. Śmiertelny ów przesąd tak postrzegał chrześcijaństwo jako przeciwne religii państwowej, która w tamtym czasie przeradzała się w kult cesarza. Śmiertelny ów przesąd, choć na chwilę opanowany, rozprzestrzenił się znowu nie tylko w Judei, gdzie miał swoje źródło, ale także w Rzymie, gdzie wszystkie rzeczy ohydne i haniebne z każdego zakątka świata spotykają się i zyskują popularność. Najwyraźniej nie był dumny z Rzymu jako miasta. Wróćmy do początku. Chrześcijanie wywodzą swą nazwę od człowieka zwanego Chrystusem. Następnie mówi nam, kiedy, który za panowania cesarza Tyberiusza. Zwróćcie uwagę na kolejny szczegół. Został skazany na śmierć przez prokuratora Poncjusza Piłata. Ma to istotne znaczenie dla historyków, gdyż znowu mamy do czynienia ze źródłem pozachrześcijańskim, rzymskim historykiem piszącym o jasnych i ciemnych stronach życia rzymskiego społeczeństwa. Podaje przy tym powszechnie znane fakty. Za panowania Tyberiusza w Judei żył Judejczyk zwany Chrystusem. Został skazany na śmierć przez prokuratora Poncjusza Piłata, a śmiertelna herezja rozprzestrzeniła się tak, iż dotarła nawet do Rzymu. Pomijając negatywną opinię Tacyta, brzmi to jak nowotestamentowy obraz Jezusa. Zgadzają się czas, zasadnicza perspektywa, skazanie na śmierć, nazwisko prokuratora. Tak więc historycy, porównując to z Nowym Testamentem, stwierdzają, iż jest to niemal na pewno historyczny fakt. Kilka słów na ten temat. Choć może się to wydawać dziwne, współcześni historycy traktują Mateusza, Marka, Łukasza i Jana jak innych starożytnych historyków. Niektórzy zarzucają im, że mieli religijną agendę. Prawda jest taka, że każdy historyk miał jakąś agendę.
Dzisiaj jest tak samo. Ktoś kiedyś zażartował, że stwierdzenie, co wydarzyło się w przeszłości, jest tylko nieco trudniejsze niż przepowiedzenie, co wydarzy się w przyszłości. Historia zawsze jest postrzegana przez okulary tego, kto ją pisze. Nawet w waszym życiu, ile razy byliście pewni, że właściwie zapamiętaliście jakieś wydarzenie, a potem ktoś uświadamiał wam, że było inaczej. Zastanawialiście się, czy coś jest nie tak z moją głową? Po prostu przefiltrowaliście to zdarzenie przez wasze doświadczenie i punkt widzenia, a z czasem nabraliście pewności, że dobrze ją zapamiętaliście. Tak samo jest z historią, ale kiedy mamy wiele źródeł zgodnych co do czasu, miejsca i charakteru zdarzeń, wtedy możemy przyjąć, że tak właśnie było. Taka zasada obowiązuje w podejściu do historii. Owszem, historycy przyjmują, że ewangeliści mieli agendę, ale Tacyt też miał swoją agendę. Ale kiedy ludzie o różnych agendach i różnych spojrzeniach podają te same zasadnicze fakty w danej sprawie, możemy być pewni, że mamy do czynienia z autentycznymi zdarzeniami, a nie jedynie czyjąś zawodną percepcją. Oto cytat z innego rzymskiego historyka, nie tak znanego jak Tacyt, Gajusza Swetoniusza Tranquilliusa. Żył on od 69 do 130 roku naszej ery. Klaudiusz wypędził Żydów z Rzymu w roku 49, mówi o tym Łukasz w Dziejach Apostolskich. Dlaczego Klaudiusz wypędził Żydów? Z powodu zamieszania, jakie powodowali podburzani przez niejakiego Chrystosa, Chrystusa. Najwyraźniej mamy tu do czynienia z rzymską pisownią greckiego słowa Chrystos. Wszystkie fakty się zgadzają. Rzymski władca wypędza Żydów z Rzymu, zdenerwowany rozruchami związanymi z jakimś Chrystosem, to znaczy Chrystusem. Tak więc mamy tu kolejne historyczne potwierdzenie tego, co Pismo Święte sprawozdaje jako historyczne fakty. Przeczytajmy kolejny cytat, tym razem Lukiana z Samosaty, greckiego aktora i satyryka. Ten, którego czczą do dziś, Palestyńczyk ukrzyżowany. Mamy tu historyczną zgodność. Za to, że wprowadził nową naukę na świat. Ponadto ów pierwszy ich prawodawca przekonał ich, że są wszyscy braćmi. Znowu zgodność. Kiedy tylko odstąpią i wyrzekną się greckich bogów, a zaczną czcić tego ukrzyżowanego sofistę, wyraźne nawiązanie do Jezusa Chrystusa i żyć według Jego zasad. Tak więc mamy tu aktora, który nie przejawia przychylnej postawy wobec chrześcijaństwa. Nazywa Jezusa ukrzyżowanym sofistą, co jest pogardliwym określeniem. Jednak pisząc to, potwierdza zasadnicze historyczne fakty dotyczące Jezusa, mianowicie Jego ukrzyżowanie. Jego wyznawcy traktowali Go jak prawodawcę. Uczył On, że wszyscy ludzie są braćmi i tak dalej. Kiedy historyk widzi te wielokrotne potwierdzenia poza biblijne obrazy postaci Jezusa przekazane przez ludzi nie mających szczególnej religijnej agendy związanej z tą postacią, wówczas zaczynają przyznawać, że ta zbieżność wygląda bardzo wiarygodnie. Jeszcze jeden cytat z Józefa Flawiusza, rzymskiego historyka żydowskiego pochodzenia. W tamtym czasie wystąpił Jezus, mędrzec. Niezwykłych dokonywał czynów. Wyraźne nawiązanie do cudów Jezusa. I lud nauczał, który przyjmował prawdę z radością. Zyskał wyznawców, zarówno wśród licznych Żydów, jak i wielu spośród Greków. To samo mówi Nowy Testament, iż Jezus pozyskiwał zarówno Żydów, jak i pogan.
Możliwe, iż był Mesjaszem Chrystusem. To jest ciekawe zdanie. Toczy się dyskusja co do niego. Jedni uczeni mówią, dlaczego Flawiusz jako Żyd miałby napisać coś takiego, podczas gdy inni uważają, że nie ma w tym nic dziwnego. Myślę, że jest to autentyczne zdanie Flawiusza, gdyż nie napisał on, że Jezus na pewno był Mesjaszem, ale że jest to możliwe. A kiedy Piłat, znowu poprawna chronologia, z powodu oskarżeń naszych przywódców, mamy tu wskazanie, jak doszło do jego śmierci. Skazał go na ukrzyżowanie. Ci, którzy go miłowali, nie przestali go miłować. Innymi słowy, ruch zapoczątkowany przez niego nie wygasł po jego śmierci. Dalej Flawiusz pisze, donieśli bowiem, iż ukazał się im trzeciego dnia po ukrzyżowaniu. Mamy tu pozabiblijne nawiązanie do zmartwychwstania i żyje, aż do dziś plemię chrześcijan nazwanych od niego nie wymarło. To oczywiście nie wszystkie historyczne potwierdzenia, jakie istnieją, a jedynie te najbardziej oczywiste. Gdybyśmy nie wiedzieli nic o Jezusie z czterech Ewangelii, gdyby nie istniał Nowy Testament, i tak wiedzielibyśmy o Jezusie. Wiedzielibyśmy, że nazywano go Jezusem Chrystusem. Znalibyśmy czas jego publicznej działalności w Palestynie między 26 a 36 rokiem naszej ery. Wiedzielibyśmy, że jego matka miała na imię Maria. Wiedzielibyśmy, że jakaś tajemnica otaczała jego narodziny. Co Pismo Święte potwierdza, mówiąc, że urodził się on z kobiety, która była dziewicą. Zaś w Nowym Testamencie mamy sugestię, iż współcześni mu wiedzieli, że Jezus przyszedł na świat w niezwykłych okolicznościach i różnie to interpretowali, podobnie jak autorzy pozabiblijnych źródeł. Wiedzielibyśmy, że był nauczycielem i czynił cuda. Wielu ludzi przypisywało mu tytuł Mesjasza, Chrystusa. Znalibyśmy orientacyjny czas jego śmierci i sposób, w jaki został zgładzony. Wiedzielibyśmy, że do jego śmierci przyczynili się zarówno Żydzi, jak i Rzymianie. Wiedzielibyśmy także, iż pewni ludzie byli przekonani, że widzieli go zmartwychwstałego. To wszystko składa się na biblijną historię Jezusa. Mamy tu te same ramy, co w Nowym Testamencie. Tak dużo wiemy ze źródeł pozabiblijnych. Czy zdajecie sobie sprawę, co to oznacza? Kiedy pytamy, kto zabił Jezusa i czy Jezus naprawdę istniał, nie bujamy w obłokach, ale stoimy na gruncie historycznych faktów. Czas na podsumowanie. Fakt śmierci Jezusa jest udokumentowany historycznymi dowodami i nie ulega wątpliwości zarówno krytycznych, jak i wierzących uczonych. Właściwie nikt już nie zaprzecza temu, że Jezus umarł wydany na śmierć przez jego wrogów. Kiedy mówię o wierzących i krytycznych uczonych, mam na myśli zarówno tych, którzy są skłonni wierzyć w Jezusa, jak i tych, którzy odnoszą się obojętnie wobec Niego i Jego nauki. Krytycznych akademików, oceniających wyłącznie dowody. Tak więc zarówno chrześcijanie, jak i niechrześcijanie przyznają, że Jezus istniał, umarł wydany przez nieprzyjaciół w określony sposób, w określonym miejscu i czasie. Obok tych dowodów zbadamy także inne, starając się odpowiedzieć na pytanie, kto zabił Jezusa. Istnieje kilka możliwych odpowiedzi na to pytanie. Ktoś powie, to Rzymianie. Owszem, jest w tym coś z prawdy. Ktoś inny powie, Poncjusz Piłat skazał Jezusa. To też po części prawda. Jeszcze inni stwierdzą, żydowscy przywódcy maczali w tym palce. Są i tacy, którzy twierdzą, że to Bóg pozwolił, by Jezus umarł, ale zawsze ktoś zaprotestuje i wymyśli jeszcze coś innego. Wszystkie te odpowiedzi są częściowo prawdziwe, ale żadna z nich nie jest pełną odpowiedzią. Istnieje pełna biblijna odpowiedź, ale w przeciwieństwie do poprzednich wykładów, dzisiaj poczekacie na puentę jeszcze około 25 minut.
Stary Testament jest pełen fragmentów, które nazywamy proroctwami. Są one zapowiedziami przyszłych wydarzeń. Będziemy studiować biblijne proroctwa w kolejnych wykładach. W zasadzie proroctwo nie jest przepowiednią, jak w przypadku przewidywania wyników meczu czy wyborów. Przepowiednia ma element ryzyka. Jest poniekąd zgadywaniem. Proroctwo nie jest przepowiednią, ale deklaracją Boga o tym, co się stanie, a nie co może się stać. Proroctwa o Mesjaszu noszą miano proroctw mesjanistycznych. Występują one dość licznie w Starym Testamencie. Ktoś naliczył ich około 100. Czasami dotyczą one szczegółów, w tym także pozornie błahych, ale są także takie, które nawiązują do sedna tożsamości Mesjasza. Wskazują m.in. jego miejsce narodzenia, jak proroctwo z Księgi Michała. Zapowiadają jego narodziny z dziewicy, jak proroctwo z Księgi Izajasza. Mówią o tym, z jakiego plemienia rodu będzie pochodził. Wskazują czas jego przyjścia, przesłanie, które będzie głosił. Wjazd do Jerozolimy, wydanie go za 30 srebrników. Wyszydzanie, mękę i mające nastąpić zmartwychwstanie, a także czas jego śmierci. Przyjrzymy się temu ostatniemu proroctwu w Księdze Daniela. Zatem mamy podany zbiór szczegółów. Prorocy pisali ze znacznym wyprzedzeniem, czasami kilkuset lat, a w przypadku Mojżesza ponad 1000 lat. Podawali szczegół za szczegółem, tworząc kompozytywny obraz Mesjasza, tak dokładny, by każdy mógł go rozpoznać, kiedy wreszcie przyjdzie. Obliczyli prawdopodobieństwo dla 8, 10, 20 czy 40 proroctw i otrzymali astronomiczne liczby. Matematycy oszacowali statystyczne prawdopodobieństwo wypełnienia mesjanistycznych proroctw w życiu jednego człowieka. Pewien autor podał, że prawdopodobieństwo przypadkowego wypełnienia wszystkich proroctw mesjanistycznych w życiu jednego człowieka wynosi 1 do 10 do 157 potęgi. To jedynka podzielona przez liczbę składającą się z cyfry 1 i 157 zer. Nie próbujcie nawet wyobrazić sobie tej liczby. Kosmolodzy i fizycy szacują liczbę atomów we Wszechświecie na 10 do potęgi 81. The total number of atoms in the whole universe, 10 to the 80th. And Stoner says, yeah, the chances, based on his calculations, prawdopodobieństwo przypadkowego wypełnienia około 100 mesjanistycznych proroctw w życiu jednego człowieka jest więc tak nikłe, iż jasne jest, że taki przypadek po prostu nie mógł nastąpić. Przejdziemy teraz do jednego z najważniejszych, jeśli nie najważniejszego ze wszystkich mesjanistycznych proroctw. Jest ono zapisane w 9 rozdziale Księgi Daniela. Poświęcimy mu resztę czasu, która pozostała nam do końca. Księga Daniela jest pełna niesamowitych proroctw. W drugiej części 9 rozdziału zawarte jest dość krótkie proroctwo, zaledwie 4 wersety. Sześć, jeśli uwzględnić wersety 22 i 23. Postaramy się je zrozumieć. Jednak, aby zrozumieć te wersety, musimy sobie uświadomić fundamentalną kolejność zdarzeń wskazaną w Biblii.
Ustaliliśmy, że istnieją mocne historyczne dowody świadczące, że Jezus istniał jako postać historyczna. Tak więc Nowy Testament jest oparty na mocnym gruncie. Możemy być pewni jego historycznej dokładności. Niegdyś zarzucano Łukaszowi, autorowi trzeciej Ewangelii Dziejów Apostolskich, że był bardzo niechlujnym historykiem. Okazało się, że kolejne dowody z czasem potwierdziły poprawność historycznych faktów podawanych przez Łukasza. Obecnie jest uważany za fenomenalnie wiarygodnego co do dat, miejsc i ogólnej oceny zdarzeń. Należałoby się tego spodziewać po kimś, kto wykonywał zawód lekarza. Bardzo precyzyjnie notował, co, gdzie i kiedy się wydarzyło. Pół wieku temu odnoszono się do tego z lekceważeniem. Dzisiaj dzięki pozabiblijnym dowodom wiemy, że Łukasz to wzór historycznej dokładności. Wróćmy do wspomnianej sekwencji zdarzeń. Nawiązał do niej jeden z autorów pozabiblijnych źródeł, które przeczytaliśmy, Mara Ber Sapion. Pytał on, co zyskali Żydzi, zabijając swojego mądrego króla? Niedługo potem utracili królestwo, ich miasto zostało zburzone. Ta zasadnicza sekwencja jest kluczem do zrozumienia mesjanistycznego proroctwa z Księgi Daniela oraz tożsamości Jezusa jako takiej. Krótko mówiąc, sprowadza się to do odrzucenia Jezusa i jego mesjańskiej tożsamości przez żydowskie przywództwo oraz późniejszego zburzenia Jerozolimy w 70 roku naszej ery. Według tego proroctwa zburzenie Jerozolimy było nieuchronnym skutkiem odrzucenia przez Żydów ich Mesjasza. Oczywiście nie wszyscy Żydzi odrzucili Mesjasza. Niemal wszyscy autorzy Nowego Testamentu, z wyjątkiem Łukasza, byli Żydami. Apostołowie byli Żydami. Większość pierwszych chrześcijan była Żydami. Kiedy ktoś posługuje się niemądrym uogólnieniem, że Żydzi odrzucili Jezusa, zupełnie rozmija się z prawdą i to w głupi sposób. Większość żydowskich przywódców odrzuciła Jezusa, przecząc jego mesjańskiej tożsamości, ale pierwsi wyznawcy Jezusa byli Żydami. W Dziejach Apostolskich czytamy, że nawet niektórzy z przywódców, wcześniej odrzucający Jezusa, po wylaniu Ducha Świętego przyjmowali dowody jego mesjaństwa. Powinniśmy zachowywać precyzję językową. Twierdzenie, że Żydzi odrzucili Jezusa, może być obraźliwe, bo nie jest prawdziwe. Owszem, przywódcy w większości nie przyjęli mesjańskiej tożsamości Jezusa, ale nawet niektórzy z nich zmienili potem zdanie. Wobec faktu, iż początkowo niemal wszyscy wyznawcy Jezusa byli Żydami, twierdzenie, że Żydzi odrzucili Jezusa, jest po prostu nieprawdą i nie ma najmniejszego sensu. Z historycznego punktu widzenia możemy jedynie stwierdzić, że współcześni Jezusowi przywódcy żydowscy w większości go nie przyjęli. W takim razie, to, co jest opisane w 9 rozdziale Księgi Daniela i do czego Jezus nawiązuje w Ewangelii Mateusza, jest oparte na tej zasadniczej sekwencji. Mesjasz zostanie odrzucony przez większość, a w wyniku tego miasto zostanie zniszczone. Nie znaczy to, że Bóg zniszczy miasto, ale zniszczenie miasta przez Rzymian będzie konsekwencją odrzucenia Mesjasza, ponieważ wielu Żydów wyrzekło się Bożej ochrony, odrzucając Mesjasza, który przyszedłby ich uratować. Bóg miał niejako związane ręce, nic więcej nie mógł dla nich zrobić. Nie jest to proroctwo o tym, co Bóg zrobi, ale co się stanie i rzeczywiście się stało. Zapamiętajcie tę zasadniczą sekwencję. Według proroctwa z 9 rozdziału Księgi Daniela, które będziemy studiować, Mesjasz miał zostać odrzucony przez większość i wskutek tego miasto miało zostać zniszczone. Taka jest sekwencja. Odrzucenie Mesjasza, zniszczenie miasta. Jan napisał coś podobnego w prologu Ewangelii. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Znaczna większość narodu nie przyjęła Jezusa i jego nauki, choć większość jego pierwszych wyznawców stanowili Żydzi, a ich liczba wzrastała szybko po wylaniu Ducha Świętego. Początkowo opór wobec Jezusa był znaczny, zwłaszcza wśród przywódców.
W 21 rozdziale Ewangelii Mateusza Jezus opowiada przypowieść. Pewien zamożny człowiek zasadził winnicę, otoczył ją płotem, zbudował w niej prasę i wieżę strażniczą, a potem powierzył ją ludziom, których zatrudnił, by jej doglądali. Trzeba sporo czasu, by winorośle rozrosły się i zaczęły owocować. Tak więc właściciel winnicy wyjechał, zamierzając powrócić, by zebrać zyski ze swojej inwestycji. Po pewnym czasie właściciel wysłał swoje sługi, by sprawdzili, jak zarządzana jest jego winnica. Ale zarządcy winnicy zabili sługi właściciela. Kiedy wysłał następnych, również ich zabili. Właściciel domyślił się, że doszło do buntu wśród jego pracowników, więc wysłał syna w nadziei, że ten naprawi sytuację. Według przypowieści, kiedy zarządcy ujrzeli syna, postanowili go zabić i przejąć jego dziedzictwo. W tym punkcie przypowieści Jezus zadał pytanie ludziom, którzy uważali się za religijnych liderów narodu. Co zrobi z nimi właściciel, kiedy powróci? Czy wynagrodzi ich za dobrą służbę? Nie. Słuchacze Jezusa stwierdzili, że właściciel raczej każe wytracić złoczyńców. Wtedy Jezus zapytał ich, czy nigdy nie czytali proroctwa. Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. Pan to sprawił i to jest cudowne w oczach naszych. Następnie dodał na podstawie ich własnego sądu. Dlatego powiadam wam, że Królestwo Boże zostanie wam zabrane, a dane narodowi, który będzie wydawał jego owoce. Pamiętajcie o podstawowej sekwencji. Syn zostanie odrzucony, a następnie złoczyńcy zostaną wytraceni. Mesjasz odrzucony, miasto zniszczone. W 23 rozdziale Ewangelii Mateusza czytamy o ostatniej wizycie Jezusa w świątyni. Jezus po raz ostatni skierował napomnienie do krnąbrnego narodu, a wychodząc ze świątyni z sercem pełnym bólu odrzucenia, wyraził swój żal wołając: Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do Ciebie byli posłani, ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci Twoje, jak kokosz zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście. Widzimy tu wyraz charakteru Boga. Bóg nie stosuje przemocy i nie grozi, nie będziesz, bo mówi raczej, możesz postępować inaczej. Nie musisz żyć tak jak do tej pory. Obiecuje raczej niż nakazuje. W wołaniu Jezusa widzimy wyraźnie serce Boga. Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków, ileż to razy chciałem was zgromadzić. Przecież jako Bóg mógł to zrobić z łatwością, zagarnąć ich jak suche liście. Tylko po co? Bóg nie usiłował ich zmusić, zniewolić, ale pozyskać pięknem swojego charakteru. Czy widzicie, jak ten motyw się powtarza? Kiedy staracie się pozyskać kogoś, by dobrowolnie poszedł za wami, macie związane ręce w kwestii użycia przemocy. Jezus miał wszelką moc, a jednak wołał z bezsilności, nie mogąc zrobić nic więcej. Po raz ostatni wyszedł ze świątyni, tej samej świątyni, która została zbudowana po to, by wskazywać na Niego. Ofiary, kapłaństwo, ceremonie, wszystko wskazywało na Niego. Wyobraźcie sobie, co musiał wtedy czuć Jezus, po raz ostatni wychodząc ze świątyni, miejsca, które miało prowadzić ludzi do Niego. Jezus odszedł na Górę Oliwną, a uczniowie starali się Go pocieszyć, widząc Jego rozpacz. Powiedzieli, popatrz na tę świątynię, jaka jest piękna, uśmiechnij się. Wtedy Jezus wypowiedział przerażające proroctwo. Zaprawdę powiadam wam, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. Na podstawie proroctwa z 9 rozdziału Księgi Daniela Jezus rozumiał, że Mesjasz zostanie odrzucony, a potem przyjdzie klęska. Mesjasz odrzucony, miasto zniszczone. Przeczytajmy to proroctwo. 9 rozdział Księgi Daniela od wersetu 24. 70 tygodni wyznaczono Twojemu ludowi i Twojemu miastu świętemu, aż dopełni się zbrodnia, przypieczętowany będzie grzech i zmazana wina, i przywrócona będzie wieczna sprawiedliwość, i potwierdzi się widzenie i prorok, i Najświętsze będzie namaszczone.
W skrócie oznacza to, że Bóg raz po raz wyciągał rękę do Izraelitów, oferując im więź przymierza, ale oni odrzucali jego napomnienia i nie byli wierni przymierzu. Wreszcie Bóg postanowił, że nie będzie czekał w nieskończoność. Wyznaczył koniec, ostatnie prorocze 70 tygodni, w ciągu których miało zostać dokonanych 6 elementów Bożego planu. Dopełnienie zbrodni, przypieczętowanie grzechu, zmazanie winy, przywrócenie wiecznej sprawiedliwości, potwierdzenie widzenia i proroka oraz namaszczenie Najświętszego. Proroctwo w 3 kolejnych wersetach wymaga starannego omówienia. Jest ono wyrażone z zastosowaniem paralelizmu. W przeciwieństwie do polskiej poezji, przeważnie opartej na rymie i rytmie, na górze róże, na dole fiołki, my się kochamy jak dwa aniołki. Hebrajska poezja opiera się na rekapitulacji. W skrócie polega to na tym, by powiedzieć to samo raz za razem, ale trochę inaczej. Na przykład, słowo Twoje jest pochodnią nogom moim i światłością ścieżką moim. Ta sama treść wyrażona inaczej. Pochodnia nogom, światłość ścieżką. Na tym polega rekapitulacja w hebrajskiej poezji. Czasem może być bardziej skomplikowana. Przeważnie ma formę A, B, A, B. Ale może być A, B, C, A, B, C. A w strukturze chiastycznej nawet A, B, C, B, A. Albo A, B, C, D, C, B, A. W zasadzie tak funkcjonuje hebrajska poezja. Mówisz coś, potem powtarzasz to inaczej i tak dalej. Proroctwo w wersetach od 25 do 27 ma formę poetycką. W niektórych przekładach jest nawet wydrukowane wierszem. Aby je prawidłowo odczytać, trzeba je czytać zgodnie ze strukturą A, B, A, B, A, B. Kiedy czyta się je jednym ciągiem, wydaje się niezrozumiałą gmatwaniną. Przeczytam je najpierw w ten sposób, a potem z podziałem na części A, A, A i B, B, B. Przeto wiedz i zrozum, odkąd objawiło się słowo o ponownej odbudowie Jeruzalemu, aż do pomazańca księcia jest 7 tygodni. W ciągu 62 tygodni znowu będzie odbudowane z rynkiem i rowami miejskimi, a będą to ciężkie czasy, a po 62 tygodniach pomazaniec będzie zabity i nie będzie go. Lud księcia, który wkroczy, zniszczy miasto i świątynię, potem nadejdzie jego koniec w powodzi i aż do końca będzie wojna i postanowione spustoszenie. I zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień. W połowie tygodnia zniesie ofiary krwawej z pokarmów, a w świątyni stanie obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie, dopóki nie nadejdzie wyznaczony kres spustoszenia. Zrozumieliście coś? Problem polega na tym, że czytając w ten sposób, czytamy na przemian proroctwo o Mesjaszu i mieście. Teraz przeczytam tylko to, co dotyczy Mesjasza. Pierwsze połowy kolejnych wersetów. Posłuchajcie i powiedzcie, czy proroctwo nie stanie się bardziej zrozumiałe. Przeto wiedz i zrozum, odkąd objawiło się słowo o ponownej odbudowie Jeruzalemu aż do pomazańca księcia jest 7 tygodni, w ciągu 62 tygodni, a po 62 tygodniach pomazaniec będzie zabity i nie będzie go, i zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień, w połowie tygodnia zniesie ofiary krwawej z pokarmów. Czy teraz jest bardziej zrozumiałe? Bez najmniejszego problemu. Tak samo jest z częściami B dotyczącymi miasta. Tak należy czytać to proroctwo. Najpierw A, 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 potem B, B, B. Nie będziemy wnikać w szczegóły. Podsumujemy tylko. Mesjasz przyjdzie, Mesjasz potwierdzi przymierze, zostanie zabity, położy kres systemowi ofiarniczemu. W wyniku tego miasto zostanie zniszczone przez powódź najeźdźców pod wodzą tajemniczego księcia. People that come in, some mysterious prince will come and will overrule the city with a flood, not a literal flood of water, but a flood of people will destroy the city. Pamiętajcie o sekwencji. To go back here, basically Jesus said, Jezus raz za razem powtarzał, że kiedy Mesjasz zostanie odrzucony, miasto zostanie zniszczone. Skąd o tym wiedział?
Nie wymyślił tego. Wiedział o tym z proroctwa, które właśnie przeczytaliśmy. Wiemy to, bo sam o tym powiedział. Mówiąc o tych wydarzeniach, odesłał swoich słuchaczy do Księgi Daniela. Powiedział, gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel. Właśnie o tym czytaliśmy w 9 rozdziale Księgi Daniela. Jezus dodał, kto czyta, niech uważa. Wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry. Tak więc Jezus mówi, przeczytałem 7, 8, 9 rozdział Księgi Daniela i mówię wam, co się stanie. Następnie mówi, że Mesjasz zostanie odrzucony, a miasto zostanie zniszczone przez pogańską moc, która nadciągnie jak powódź. To właśnie stało się w 70 roku. Jednak szczegóły tego, czego miał dokonać Mesjasz, są absolutnie zdumiewające. Przejrzymy je krótko. Po pierwsze, czas wyznaczony dla narodu izraelskiego to 70 proroczych tygodni, czyli 490 rzeczywistych lat. Wiemy, że okres ten rozpoczął się od wydania rozkazu o odbudowie Jerozolimy. Taki dekret ukazał się w 457 roku, przed naszą erą, kiedy perski król Artaxerxes odesłał Żydów do ich ojczyzny. Ta data jest dobrze udokumentowana. Obliczymy najpierw 69 tygodni, gdyż z ich końcem Mesjasz ma się objawić. Dokładnie w 27 roku naszej ery Jezus rozpoczął swoją publiczną działalność. Historyk Łukasz mówi nam o tym. I'm keeping my finger in Daniel 9, but listen to this. Listen to the precision with which Luke writes. I'm glad that we have the opportunity here to have an example of this. Look at this. W 15 roku panowania cesarza Tyberiusza, gdy namiestnikiem Judei był Poncjusz Piłat, tetrarchą galilejskim Herod, tetrarchą iturejskim trachonickim Filip, brat jego, a tetrarchą abileńskim Lizaniasz, za arcykapłanów Annasza i Kajfasza doszło słowo Boże Jana, syna Zachariasza, na pustyni. W 15 roku panowania cesarza Tyberiusza wiemy, że był to 27 rok naszej ery. To jest jeden z wielu przykładów tego, jak precyzyjny był Łukasz. Pisze on, że w tym roku Jan zaczął przemawiać na pustyni i robić coś dziwnego. Zanurzać ludzi w wodzie, chrzcić. Dlatego nazwano go Janem Chrzcicielem. Tak więc Jan chrzcił ludzi i mówił, ja chrzczę was w wodzie, ale po mnie przyjdzie ten, który będzie was chrzcił w ogniu. Jan zapowiada kogoś ważniejszego i wtedy pojawia się Jezus, przychodzi do Jana ochrzcić się. Kiedy Jezus został ochrzczony, Duch Święty zstąpił na niego i namaścił go. Jezus stał się namaszczonym. W języku greckim tytuł ten brzmi Chrystos. You say Christ. How do you say anointed one in Hebrew? W języku hebrajskim Maszija. Po 69 tygodniach miał się objawić Mesjasz. Jezus został namaszczony właśnie wtedy. Szkoda, że nie możemy tego przeanalizować szczegółowo. Następnie czytamy, że w połowie ostatniego tygodnia Mesjasz zostanie zabity, złożony w ofierze. To proroctwo spełniało się z niezwykłą precyzją. Dekret Artaxerxesa został wydany jesienią 457 roku przed naszą erą. Jezus także został ochrzczony jesienią. Od jesieni 27 roku do wiosny 31 roku, kiedy Jezus został ukrzyżowany, upłynęło dokładnie 3,5 roku. Pół ostatniego proroczego tygodnia, ostatnich 7 lat. Tak zapowiada proroctwo. W połowie tygodnia Mesjasz zniósł symboliczny system ofiarniczy, gdyż złożył jako prawdziwą ofiarę samego siebie za grzech ludzkości.
Po upływie kolejnych 3,5 roku ścisłego przymierza z wieloma, żydowscy przywódcy przypieczętowali swoje odrzucenie Ewangelii kamienując Szczepana. Od tej pory Ewangelię zaczęto głosić także poganom. Czas narodu izraelskiego jako wybranego ludu Bożego minął. Oczywiście poszczególni Żydzi nadal mogli i mogą przyjąć zbawienie, jak ludzie ze wszystkich narodów. Mesjasz został odrzucony przez większość narodu i miasto zostało zniszczone w roku 70, tak jak zapowiedział Jezus. Docencie siłę tego proroctwa. Zaczęliśmy od pytania, czy Jezus istniał. Wskazaliśmy szereg pozabiblijnych, historycznych potwierdzeń, wskazujących, że jest on postacią historyczną. Ale dlaczego studiujemy to proroctwo? Otóż zostało ono dane ponad 500 lat przed narodzeniem Jezusa. Jest ono jednym z wielu mesjanistycznych proroctw, ale wyróżnia się niezwykłą matematyczno-historyczną precyzją. W Ewangeliach czytamy, że kiedy Jezus umarł na krzyżu, zasłona w świątyni oddzielająca miejsce najświętsze od miejsca świętego została rozdarta od góry do dołu. Ta zasłona miała 9 metrów wysokości. Ludzie o normalnym wzroście mogliby rozedrzeć taką zasłonę jedynie od dołu do góry. Musieliby ją naciąć na dole i rozerwać. Jednak Ewangelie wyraźnie zaznaczają, że zasłona została rozdarta od góry do dołu. Innymi słowy, to Bóg ją rozdarł. Powiedział przez to, że symboliczny system ofiarniczy zakończył swoją funkcję, bo prawdziwy baranek Boży został złożony w ofierze i symbol stał się niepotrzebny. Tak więc widzimy, że zasadnicza sekwencja zawsze jest zachowana. Mesjasz został odrzucony, miasto zostało zniszczone. Tak było w proroctwie, przypowieści i zapowiedzi i tak się stało. Proroctwo mówi, że Mesjasz zostanie zabity, ale jego śmierć zniesie ofiary krwawej z pokarmów, system ofiarniczy. Dlaczego? Gdyż on został złożony w ofierze za ludzi, których przyszedł zbawić. To prowadzi nas do pytania, kto zabił Jezusa? Rzym? Piłat? Żydowscy przywódcy? Pozwólmy, by sam Jezus odpowiedział na to pytanie. W 10 rozdziale Ewangelii Jana Jezus mówi: Ojciec mnie zna i ja znam Ojca, i życie swoje kładę za owce. Zwróćcie uwagę, ile razy Jezus to powie. Dlatego Ojciec miłuje mnie, iż ja kładę życie swoje, aby je znowu wziąć. Nikt mi go nie odbiera, ale ja kładę je z własnej woli. Mam moc dać je i mam moc znowu je odzyskać. Jezus mówi to 4 razy w 3 wersetach. Ja kładę życie swoje, nikt mi go nie odbiera. Rzym nie był w stanie zabić Mesjasza. Żydowscy przywódcy nie byli w stanie zabić Mesjasza. Jak chcielibyście zabić Bożego Pomazańca? Nie jesteście w stanie tego zrobić, dlatego Jezus mówi: Nikt nie odbiera mi życia. Ja sam je oddaję. Tak więc, jakkolwiek dziwne się to komuś wydaje, odpowiedź na pytanie, kto zabił Jezusa, brzmi: my go zabiliśmy. Na nasz grzech, bunt i upór on odpowiedział miłosierdziem, tak niepojętym, iż oddał swoje życie za nas. Nie musiał tego zrobić. Nikt nie wymagał tego od Niego. To On sam postanowił oddać za nas życie. Wiecie, dlaczego to zrobił? Bo nas miłuje. Wiecie, dlaczego Ojciec pozwolił na to? Bo nas miłuje. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Kto w to wierzy, nie zginie, ale będzie miał życie wieczne.